W zeszłym tygodniu zostały zamontowane zbiorniki na gromadzenie wody opadowej. Będziemy ją wykorzystywać docelowo do podlewania roślinności i zieleni zlokalizowanej na terenie szkoły. Kończymy instalacje sanitarne oraz prace elektryczne na terenie, gdzie będą docelowo boiska. Każdego dnia zostaje dostarczany materiał do nas na budowę. Przychodzą rury, instalacje elektryczne, kable, kruszywa. W kolejnych dniach planujemy szykować już teren pod nawierzchnię poliuretanową. Będziemy kłaść obrzeża, wykonywać elementy do małej architektury boisk. W międzyczasie szykujemy plac apelowy, pod budowę robimy odwodnienia, żebyśmy mogli sprawnie iść z pracami naprzód. Prace związane z realizacją takiego projektu to nie tylko ludzie, którzy pracują tutaj codziennie na budowie. Jest również szereg ludzi, których nie widać, a ich praca jest niezwykle ważna. Są to m.in. inżynierowie budowy, kierownicy, nadzór, inspektorzy, projektanci, którzy pracują, żeby spełnić ten projekt i żeby wyszedł jak najlepiej.